Ewa Piątkowska z nami, witaj. Cześć. Posłuchaj, chciałem cię zapytać przed jutrzejszą walką, bo to jest dla mnie taka nietypowa, walczysz z facetem. Powiedz bardzo w ogóle, nietypowa. Jak ty to w ogóle postrzegasz, tę walkę? No słuchaj, jest tak, na początku wymyśliliśmy tę walkę dlatego, że nie miałam rywalek, więc też na początku sama podchodziłam do tego tak, że to jest naprawdę szalony pomysł. Później stwierdziłam, że to jest dużo ciekawsze niż na przykład moja walka w MMA z jedną z freak fighterek. A teraz w ostatnich dniach właśnie jak tak się zastanawiałam nad tym, to fakt, że jest to jedna z najbardziej szalonych rzeczy, które zrobię w karierze. Chociaż dokładnie. Kilka już ich było, bo na przykład brałam udział w slap fightingu albo w boksie zawodowym walczyłam z dużo, dużo cięższymi przeciwniczkami i na przykład przed ważeniem tak dopijałam, piłam na przykład 2 litry wody na raz, żeby tylko mieć tę wagę, tam wchodziłam z jakimiś rzeczami w kieszeni na wagę, żeby tylko ten wyższy limit osiągnąć, więc ja nigdy nie bałam się wyzwań, nie bałam się szalonych rzeczy, no ale jednak chyba aż tak szalonej rzeczy jeszcze nie robiłam w karierze. Kto wymyślił tę walkę? Akurat to zestawienie wymyślił Jaś Kapela i kiedy ja i Push Barber zaakceptowaliśmy to poszliśmy z tym do federacji. No i tutaj jeszcze trzeba było, powiedzmy, wysłać parę osób, które mają wpływ na władze federacji, żeby namówiły je, że to jest dobry pomysł, że ogólnie federacja bała się hejtu. No właśnie. Tak, i rzeczywiście ten hejt był całkiem spory. Na początku poszedł w stronę Push Barbera, ale później jak wyjaśniliśmy właśnie całą historię tej walki, to jednak ludzie trochę się uspokoili, bo zrozumieli, że no, dzięki temu, że on wychodzi do tej walki, to w ogóle ja mam z kim walczyć. No dobra, znaczy to jest na pewno plus, bo masz kontrakt z federacją, więc jakby chcesz go wypełnić. Ale tak się zastanawiam, no okej, wygrywasz. No i co się stanie w sensie? Jakie będą, prawda, komentarze i tak dalej? Myślałaś o tym? Nie, o tym jeszcze nie myślałam. No jeśli wygram, to myślę, że będą pozytywne, bo wszyscy oczekują tego, że wygram. Gorzej jakbym przegrała, no to wtedy to z kolei nie będą ludzie jechać. Ale z drugiej strony też mówimy, że Push Barber tutaj nie ma dobrego wyjścia, bo przegrać z kobietą to... No właśnie, dlatego o to pytam. To będzie obciach wygrać, być może nawet jeszcze gorzej, nie wiem w sumie co gorsze i kiedy by go zjechali bardziej. Więc no ja się akurat nie martwię, bo ja tutaj jestem raczej w sytuacji, że no i tak jakoś to zawsze wytłumaczę, natomiast on się raczej będzie się zmagał z tym hejtem. Więc zobaczymy co będzie, jakby nie wyprzedzajmy, aczkolwiek dyplomatycznie sytuacja trudna, tak uważam. Tak, no dosyć trudna, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że to są freak fighty, to jest zabawa. Fakt, że no jest jakieś ryzyko, ale no w każdej walce wychodzimy ryzykując swoje zdrowie, więc to też nie patrzmy na to w ten sposób. Oby to była dobra zabawa, też życzę wygranej i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Dzięki, cześć.